W naszym dziesiątym filmiku przygotowałem kilka zdań i zrobimy je wspólnie. Jest ich pięć. Jest to miejsce, które lubię. Zatem jak zrobimy takie zdanie? Pomyśl chwilę. This is a place. Oczywiście jak myślisz, możesz sobie zapauzować i spróbować samemu zrobić. This is a place which I like. Tak jak przypominałem wcześniej, that jest uniwersalne, więc możemy wstawiać that właściwie tam, gdzie chcemy. Jest to osoba, której nienawidzę. This is a person that I hate. Czyli zobaczcie, co się dzieje. Jest to miejsce, które lubię. W angielskim jakby cały ten schemat jest cały czas taki sam. Patrzymy tylko na to, żeby móc przeskoczyć do następnego zdania, czyli który, która, które. Czyli to jest miejsce, które, to jest osoba, która, to jest rzecz, którą lubię, to jest właśnie to, czyli to nam daje możliwość przeskoczenia do następnego zdania. No i oczywiście każde kolejne zdanie będziemy zaczynać od podmiotu orzeczenia i reszty, czyli who I hate, czyli której nie znoszę. Są rzeczy, które muszę zrobić, czyli tutaj przytoczymy sobie dwa zdania, czyli na przykład powiemy there is a car, oznacza jest auto, które jest zielone. Czyli to jest przypomnienie tego, co robiliśmy wcześniej. Czyli jest auto, które jest zielone, dlatego będzie tutaj liczba mnoga, ponieważ mamy są rzeczy. Czyli zmienimy there is a car na there are cars, ponieważ a i an nie występuje w liczbie mnogiej, czyli mowa o tym. A i an nie występuje w liczbie mnogiej. Czyli there are cars, czyli są auta, albo są rzeczy, odmieńmy to. Things to są rzeczy. Jedna rzecz to thing. Tutaj th czytamy jak s wystawiający język, czyli wystawiamy język i mówimy S. Things. There are things, czyli są rzeczy, które muszę zrobić. Czyli there are things which I must do. Must to musieć. Później mamy to jest meeting. Napisałem akurat to jest meeting, ale chodzi mi o spotkanie. Czyli this is a meeting, w którym muszę uczestniczyć. Żeby znaleźć w ogóle słowo uczestniczyć, oczywiście wpisujemy w słownik, piszemy sobie uczestniczyć. Oczywiście patrzymy na kontekst uczestniczyć w spotkaniu i to jest słówko attend. I w momencie, kiedy my trafiamy na takie słowo, które jest nowym słowem, po prostu robimy go jako podmiot orzeczenia reszta, czyli this is a meeting that I must attend, czyli w którym muszę uczestniczyć. Po słówku must, czyli musieć, wstawiamy normalnie zwykły czasownik, czyli attend, go, fly, do i tak dalej. Czyli this is a meeting that I must attend, czyli to jest spotkanie, w którym muszę uczestniczyć. Zobaczcie, w języku polskim mamy w którym muszę uczestniczyć. Nie mamy żadnego w którym, tylko that, bo to jest przedłużenie zdania. To są buty, czyli możemy powiedzieć these are shoes, tak? Ale możemy też powiedzieć there are shoes that I wear, czyli wear oznacza nosić. Dlatego nie kombinujemy, tylko mówimy there are shoes that I wear albo these are shoes. Oczywiście this is a meeting that I must attend. Myślę, że spokojnie też możemy zamienić na there is a meeting that I must attend. Tak jak tutaj mówiłem, there are, są, there is, jest. Czyli jest spotkanie, there is a meeting, albo this is a meeting, czyli wtedy wskazujemy, że to jest spotkanie, w którym muszę uczestniczyć. I na zakończenie powiem tylko, że wykorzystaliśmy pierwszy czas, czyli present simple, którym jest zwyczaj, czyli wszystkie rzeczy, które robimy w zwyczaju, jak i nasz to be, czyli to jest. Jest, oni są, te rzeczy są, ta rzecz jest, to wszystko jest czasownik być. Czyli on się znajduje tutaj. Czyli this is a
place, this is a person, to jest osoba, there are things, czyli tam są rzeczy, albo są rzeczy. To jest spotkanie i są buty that I wear. No, to jest właściwie niepotrzebne.